Zaczęły się górki. Spróbujemy odwiedzić to miejsce. Potem wracamy na szlak. Za tą górką do jeziora. Za jeziorem jeszcze jedna górka. Drugie jezioro i wrócimy krawędzią. O ile nie umrę wcześniej. W plecach się słyszy. Chwilę wylazłem z lasu. Wcześniej padał deszcz. Teraz świeci słońce. Więc jest duszno, parno i pod siedem nie leje. I długo kanapka. A to droga przed nami. Prosto. Za górką. I wrócimy tamten. Kiedyś. Mam nadzieję. Chciałbym. Pierwsze jezioro. Trochę wieje. Trochę gości. Mam na cicho nadzieję za tą górką przemoczyć. Pierwsze kuszące miejsce na obóz, ale jeszcze za wcześnie. Perfekto. Nie jest jeszcze tak zimno, żebym się musiał wody bać. Nie wieje. Przytulnie. Milion opcji na płachtę. Ognisko, siedzenie. Co tylko się komu podoba. Następne tam. Ale jak już mówiłem, jeszcze za wcześnie. Idziemy dalej. Całkiem inny las teraz. I kolejne kuszące miejsce na obóz. Tym bardziej, że zostały mi tylko 2 godziny słońca. Stąd przyszedłem. Tam jest taki fajny spadek, się spina o kamieniach, dlatego jestem cały mokry. Ale spróbujemy jeszcze do drugiego jeziorka dojść. Tam ma być podobny lasek, tylko trochę wyżej. Znaczy się większe górki. Walczymy dalej. Jesteśmy w zaczarowanym lesie. Takich miejsc się nie da po prostu pobić. Chyba bardziej się nie można przed światem schować, co? Kolejne kuszące miejsce, ale... Jeszcze przez godzinkę nie wędrował. I dopiero zacząłem się rozbijać. Testuję znowu zabawkę! Wracamy na szlak. No. Zbliżamy się do celu. A, nie widać. Śpimy na ścianie tamtej górki na zboczu. Nie powiedziałem wam, ale po drodze po prostu tona grzybów. Grzyby, 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 grzyby. I to jadalne. Teraz drugie jeziorko. Bym się tylko nie zabił. A, przy okazji miałem spotkanie z głębokim błotkiem. Dzień dobry, buty wytrzymały. Idziemy, idziemy, idziemy. Ho, ho, ho. Moment, moment. Przeskoczymy obrodzenie. I to się nazywa miejsce na zupkę chińską. A więc... Nocleg w tym lesie. W tym, miejmy nadzieję się przedrzeć
O tam, żeby mieć ciszej spokój. Zobaczymy z daleka, co się dzieje na polnometowym. O, chyba je widać tutaj. A póki co owieczki, ale dzisiaj nie polujemy. Wietrzyk dopisuje, więc jednak spróbujemy się zbić do lasu. Mam nadzieję znaleźć kawałek płaskiego. Ale tam wygląda obiecująco. My niestety mamy tylko płachtę bez żadnych hamaków czy innych wynalazków. Siema, szowca. Żeby wam dać skalę. Prawie na miejscu. Dobra. Szlazłem za tych górek. Tamtędy. Tam kawałek jeziora świeci. Tam. To jest pierwsze jezioro, które oblazłem. Tędy w dół. I teraz w górę. I jestem tu, gdzie jestem. Widoczki coraz lepsze. Teraz tak. Plan B. Wpakuję się tam. Plan A. Jeszcze trochę się przejdę i znajdę lepsze miejsce. Trochę wieje, ale przynajmniej sucho. Jeszcze 5 minut temu szedłem przez las, kupa cieków, kupa wody, mokro, squishy, woda w butach. Ale wlazłem na słońce. Przypuszczam, że temperatura walnie w nocy, w dół. Ale dopóki nie poniżej zera, będę ok. Dobry śpiwór. No i zawsze mogę zejść na dół. Po ciemku. No nie ma już odwrotu. Z powrotem do samochodu nie zdążę przed nocą. Szukam miejsca. I czas coś zjeść. Heja. To jest nie do pobicia. Wiem, że telefon mam kiepski, jeśli chodzi o wideo. Ale może wam się to coś zobaczyć. Będzie widok z mojego okna. I niestety. Ale chyba przejdziemy do planu B, bo jak idzie po trawie, jak widać po drzewach, po moich włosach, wiatr ewidentnie piłuje mój twarz dokładnie z kierunku, gdzie chciałbym się rozbić. No niestety moje schronienie, o ile nie boi się wody, nie boi się innych rzeczy, deszczu, śniegu, to boi się wiatru, więc skorzystamy z planu B i widok ładniejszy. A las nas będzie zasłaniał od wiatru. Mam nadzieję, że się nie zmieni. Mam nadzieję, że się rano zbudzę. Hej, chyba znalazłem miejsce dla siebie. Widoczki ładne. I widać początek trasy. No wy nie widzicie. Trzeba rozdzielczyć. Ale zaraz tutaj w dół jest końcóweczka drogi polnej, którą jeszcze widać na mapie. Więc będę wiedział, skąd wystartować jutro. Za głęboko się nie zapuściłem w las. Delikatny powiewek. Akurat tyle, żeby robale trzymać z daleka. Zresztą plecy będę miał do wiatru, namiotu, schronienia. Wystartujemy od tego drzewa. I nawet mam małe miejsce na kuchenkę, tu gdzie mój plecak leży. Teraz też będziemy się tych wszystkich badyli. Kawał drogi. 6 godzin w trasie. I zerwałem nockę, ale to dobrze, bo nie będę miał problemu, żeby zasnąć. Mimo trzeszczenia i szeleszczenia, dawno spałem w lesie. Chwilę zajmie, zanim się przyzwyczaję. A w plecaku czeka na mnie słoik fasolki po brytyjsku. Dobra, zaraz wam pokażę. Kiedyś, no zaraz. Nie zaraz, za jakiś czas pokażę wam efekt końcowy. Jeszcze mam jakąś godzinę 15, godzinę 30 słońca. W sam raz. Nawet
delikatnie tutaj płynie mały strumyk. Będę miał grzykary umyć. Działa. Obiadek. Gorąca czekolada. Zupka. Kuchenka się bardzo spisała. Ale będziemy jeszcze wodę gotować. I nie tylko. W międzyczasie postawiłem już trochę namiotu. A jeszcze muszę te rogi ponaciągać, ekstra zawinąć. Ale mniej więcej tak to w środku wygląda, spokojnie na dwóch ludzi. Jeszcze sobie pozawiązuję drzwi i tak dalej, i tak dalej. Największy problem było z tym. Okazuje się, że musi być całkiem wysoko. Ja sięgam dotąd. Aż ten rok jest tam. I zamiast łapać za samą pętelkę, to pociągnąłem sznurek od szpilek, tak żeby się tropik na nich wspierał na wypadek, gdyby bardzo wiało. No i jest tutaj bardzo mięciutko, więc kamyczkami przycisnąłem te szpilki, które trzymają sznurek i rogi. I jeszcze tutaj dorzucę po kamyczku. No i tak to wygląda. Muszę przyznać, że lepiej się spodziewałem. Szpileczki kamyczkami poprzyciskane. Z tej strony naciągnąłem jeszcze środek. Tutaj, z drugiej strony niestety drzewo mi przeszkadzało. Za to zrobiłem naciąg. Ale jak widzicie, ciasno, mocno. Trochę się wiatr zerwał, więc mam nadzieję, że wytrzyma. Sznurek musiałem podnieść wysoko. Okazuje się, że całkiem musiałem włożyć na drzewo, żeby to miało odpowiedni kształt. No i w środku jak to wygląda. To jest oczywiście sznurek, żeby drzwi związać. I dwie szpilki. Wszystko ładnie, wtedy ciasno jest. Miejsca więcej niż trzeba. Tutaj wrzucę plecak. Przycisnę tą pachtę. A obok będę leżał ja. Więcej niż trzeba na dwie osoby. W dodatku tylko kilogram. No zobaczymy. Zbieramy graty. Wszystko w bałaganie, bo umieram z głodu. Zbieramy się. No i trzeba będzie sobie zająć trochę czasu. Aczkolwiek ściemnia się bardzo szybko. Pół godziny szybciej niż myślałem. Już się robi wieczór. W kamerze nie widać, ale słońca już nie ma. Więc hej. Podusia. O, nawet latarkę mam. Przydają się sznurki. Można powiedzieć na przykład latarkę, radio, coś do słyszenia, cokolwiek wam trzeba. Muszę przyznać, że jest ciepło. Martwiłem się o nawiew spod brzegu, ale są takie mini, tylko żeby była wentylacja. Wszystko zamknę, drania i idę spać. Mam nadzieję się nie budzić w nocy. Mam nadzieję się zbudzić rano. I generalnie pozytywnie wspominać przeżycie. Szumi. Do jutra. Zbudziłem się w nocy. Nie do końca w nocy. 10:00. Żeby się dobrać do tego. Ha! Nie wytrzymałem. Przespałem się chwilę. Trochę pohałasowałem. Chociaż raz nikomu nie będę przeszkadzał. Przy okazji odstraszę świnki.